27 września, niedziela, analiza weekendowa, rynek walutowy. Na początek bierzemy parę euro do złotego. Po konsolidacji mieliśmy wybicie, tak jak mówiłem, że no, wyglądało na to, że powinniśmy co najmniej iść tutaj do szczytu tej strefy, a więc do poziomu w około 4,49. Widzimy silne wybicie tej strefy. To moim zdaniem jest jednoznaczne, że po korekcie, jaka miała silnej korekcie, dojściu do 61, idziemy w kierunku co najmniej tutaj podwójnego szczytu, czyli 4,63. Patrząc teraz na wykres dzienny, no widzimy tutaj wyraźnie jakąś korektę pędzącą. Tu moim zdaniem rozpoczęła się fala trzecia, w której znowu mamy korektę pędzącą w mniejszym wydaniu, czyli jesteśmy jak gdyby w takiej trzeciej. W trzeciej mamy bliskość strefy oporu, stąd te cienie, ale tymi nie sugerowałbym się w żaden sposób. Tu cały czas raczej patrzymy w górę i myślę, że będzie rynek atakował tutaj te poziomy 4,63, czyli tych szczytów, które mieliśmy jeszcze w marcu, będziemy to atakowali. Jeśli chodzi teraz o dolara do złotego, no tu również po konsolidacji silna biała świeca wybijająca tutaj tą pierwszą strefę, ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj też jest jak gdyby tą strefę tak szeroko to od zamknięć, czyli tutaj jest dojście gdzieś do jakiegoś tego oporu, co mogłoby wywołać, że mamy do czynienia tutaj z korektą ABC, zwłaszcza, że rynek wybił nam ostatni potwierdzony dołek i tak to może wyglądać, ale jeżeli teraz spojrzymy na ten układ, to po pierwsze mamy podwójny dołek, wybicie, retest, pójście, czyli mamy pierwszą, drugą, tutaj jesteśmy w fali trzeciej i ona co najmniej powinna dojść tutaj do tych poziomów około 4 zł. Wydaje mi się, że to jest coś, co raczej powinno mieć miejsce. Natomiast jak to będzie wyglądało dalej? No patrząc tutaj znowu od strony całościowej, no to widzimy po tym wyraźnym spadku korekta największa i potem pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Czyli na razie mamy A, B, znaczy B i C, tak? Więc tutaj jak najbardziej możemy mieć mniej, to jest czyste i klarowne niż na euro do złotego, ale też możemy mieć jakiś większy ruch. W tej chwili na pewno mamy jeszcze, znaczy na pewno, z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy cały czas w kierunku wzrostowym i moim zdaniem teraz najbliższy cel to jest co najmniej atak tych 4 złotych. No jeżeli udałoby się go naruszyć, to wtedy najprawdopodobniej po jakiejś korekcie będziemy mieli dalsze wzrosty. Jeśli teraz chodzi o parę euro do dolara, na wykresie tygodniowym silna świeca czarna, tego co się spodziewaliśmy, dojście do zakresu overbalansu i teraz zobaczmy, ja tutaj przypomnę, tu mieliśmy ja już ściągłem te zielone prostokąty, które były, nazwijmy to, równością korekt i teraz było zakładane, że zejdziemy tutaj co najmniej do tych obszarów i jesteśmy gdzieś już w miejscu, który można upatrzeć też powoli jakiś taki próbę wykończenia impulsu spadkowego, a więc z pozycjami krótkimi w tej chwili ostrożnie, ale ostrożnie do czego? No, bo na pewno zatrzymanie tu w tych rejonach zgodnie z trendem, no, będzie nam jak gdyby wspomagało wzrosty nawet na nowe szczyty. Ale istotnym będzie, co się rozegra tu, mniej więcej na strefie w okolicach 1,1750, tak? Tutaj mamy w tej chwili taką strefę, która była strefą wsparcia, teraz jest strefą oporu, a można tu się też dopatrzeć czegoś takiego na wzór głowy z ramionami i zasięg tej głowy byłby tutaj co najmniej do tych okolic strefy 1,15. Więc tu jak najbardziej jest możliwość, że z jakimiś dłuższymi pozycjami krótkimi, już teraz, w tej chwili, właściwie jeżeli ktoś gdzieś grał tutaj po tej korekcie, po układzie 1 do 1, to powinniśmy się wstrzymać, bo w tym dłuższym wymiarze dochodzimy do ważnego poziomu i tu może nastąpić zatrzymanie i odwrót z ruchem na nowe szczyty. Bo tak do końca to nawet swingowo, impulsowo nie jestem w stanie powiedzieć i konia z rzędem tym Eliotowcom, co potrafią, bo tak naprawdę mogliśmy mieć pierwszą, drugą, teraz pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, czwarta pędząca i piąta, czyli wykończenie całego impulsu wzrostu. A jeżeli tak, no to tutaj będziemy mieli silniejsze spadki, ale z tymi należy zaczekać, bo obrona tego overbalansu, dojście tutaj do tej strefy też nam da jakiś układ taki 1 do 1. I wtedy wybicie dołków będzie już sugerowało mocniejsze spadki i zejście tutaj do obszaru 1,11. Natomiast na tę chwilę zbliżamy się do poziomu zgodnie, nazwijmy to z trendem, mamy tylko na razie A, B, C, a więc mamy tylko korektę, a zbliżamy się do poziomu, w których jak najbardziej może zostać wygenerowany ruch na nowe szczyty.
Kolejne to indeks dolarowy. Na indeksie dolarowym mamy oczywiście też silną świecę, która dochodzi do strefy oporu, ale to jest, zobaczmy, tutaj tak cieniej wyrysowana strefa oporu tylko po minimach. Natomiast ceny zamknięcia kształtują nam się mniej więcej tutaj na poziomie 95-50, a więc jeszcze miejsce zostało do wzrostu. A już w tym momencie naruszony jest zakres tej największej tutaj dotychczasowej korekty. Teraz jeżeli weźmiemy wykres dzienny, no to tutaj również możemy powiedzieć, że po tej korekcie mieliśmy jak gdyby piątkę. Teraz rynek utworzył nam tu głowę z ramionami i teraz ta strefa może wywołać retest, ale wzrost, znaczy zwrot, czyli jak gdyby układ spadkowy, ale do najprawdopodobniej do przebitej tutaj linii szyi. Tutaj jest bardzo ważny teraz poziom na 93,50. Natomiast nie ma na razie jeszcze sygnałów, a wykres pokazuje tutaj na razie wyraźnie, tak, że jak najbardziej ta strefa może tutaj niebieska zostać wybita i możemy podążać tutaj do kolejnej strefy w okolicach 96 na tym indeksie dolarowym. Czyli tutaj dalszy jeszcze wzrost, jak najbardziej wzrost dolara. Natomiast no, z tego wynika jasno rzeczowo, zarówno na euro i na euro do dolarze i na indeksie dolarowym zbliżamy się też do jakichś poziomów, które mogą właśnie rozpocząć nam ruch wzrostowy. Tutaj dolar, można powiedzieć, indeks dolarowy no jest w jakimś tam rejonie już, tylko na razie nie mamy nawet sygnału świecowego, ponieważ no jest to mniej więcej zakres tego overbalansu, delikatne naruszenie, jest strefa oporu. Jeżeli teraz powstałaby tu jakaś czarna spadkowa świeca, no to będziemy mieli ABC i ważnym będzie, czy uda się zatrzymać wtedy przy spadku na linii szyi, czy zostanie ona wybita, no bo tak naprawdę trzeba będzie założyć, że jeżeli tu by powstała jakaś odwrót, no to nowy dołek, tak? Nowy dołek. Natomiast jeszcze będzie dla byków wtedy szansa tutaj na tej linii szyi. Funt do dolara, czarna świeca spadkowa, wybicie mamy już definitywne tego zakresu overbalansu. Wracając na wykres dzienny, no to tutaj jest wyraźnie widać ruch z korektą pędzącą i to jest to, co już dzisiaj gdzieś tam wspominałem. Mniej więcej po środku wykończenie też pełnego impulsu i teraz zejście. Moim zdaniem tutaj mamy teraz konsolidację, jeżeli rynek nie wybije do góry, a na razie nie mamy podstaw do tego, aby tak sądzić, to powinien zejść na dół i moim zdaniem to będzie zejście co najmniej nie do strefy tutaj 1,26 z groszem, tylko do tej strefy 1,25. A co będzie dalej, to czas pokaże, bo równie dobrze z tych poziomów, a to już nie będę wybiegał w przyszłość, można sobie popatrzeć, nawet tutaj części są już narysowane i samemu do tego dojść. W razie wydaje się, że powinniśmy mieć jeszcze próbę dalszego spadku i tutaj co najmniej do tej strefy, a moim zdaniem do tej, ale oczywiście już na razie na dłuższy jakiś element spadkowy, no jest pewnego rodzaju zagrożenie, że będzie gdzieś się budowała jakaś korekta wzrostowa. Niemniej jednak, tak jak mówiłem wcześniej, dojście tu układem korekcyjnym, po tym spadku układem korekcyjnym do tych poziomów, no to wskazuje wyraźnie, że cena powinna spaść co najmniej do obszaru 1,23, a równie dobrze ma pełne prawo technicznie wybijać nam ten dołek z marca. I na koniec jeszcze ten mały plus, czyli najpierw Nasdaq. Jak widzimy, szansa na zbudowanie podwójnego dołka, tak? Niedaleko mamy już linię szyi tego podwójnego dołka i wybicie, ale zwróćmy uwagę na jedno. I to jest znowu to zagrożenie. De facto ruch spadkowy wybił nam się tu z trójkąta. I teraz pytanie, czy nastąpi wybicie i wejście. Jeżeli tak, no to faktycznie możemy iść do góry, ale po pierwsze, zobaczmy, wybiliśmy tutaj tą korektę, zeszliśmy poniżej, a więc jest jak gdyby wskazanie dojścia tutaj do tej tutaj strefy. A patrząc na wykres tygodniowy, no to widać wyraźnie na razie po zejściu, tak? Po tej czarnej świecy z górnym cieniem mamy próbę zanegowania jak gdyby, ale to jest tylko dojście z powrotem, retest do wybitej szyi. Więc tu mocno prawdopodobnym jest,
dalsze zejście. To tak odnośnie tej sytuacji, którą mówiłem na S&P też, że mamy tam gwiazdę poranną, mamy ładnie strefę, ale pytanie, jak to rynek się załada? Potrzeba potwierdzenia. I tak samo tutaj na Nasdaqu też potrzeba potwierdzenia tego podwójnego dołka, czyli trzeba po prostu wybić tą linię szyi, wejść powyżej, do obszaru, a następnie nie wybić dołku i można wtedy myśleć, że mieliśmy tutaj do czynienia z korektą ABC i mimo, że wybiliśmy z tego trójkąta, no to rozszerzającego się, to gdzieś pójdziemy wyżej, na te wyższe poziomy. I na koniec jeszcze złoto, bo tutaj jest sytuacja ciekawa dla tych, którzy się ewentualnie chcieliby, rozpatrują możliwość kupna latów. No zbliżamy się, zobaczmy, na wykresie tygodniowym mamy wyraźnie zakres korekt i zbliżamy się do tych obszarów, dodatkowo trochę niżej, bo to jest obszar około 1840, natomiast 1800 mamy tutaj tą silną strefę, która została dynamicznie wybita, tak, dynamicznie została wybita, a więc jesteśmy, tu mamy z tej, patrząc od strony całości, mamy wybicie szczytu i wejście poniżej tego szczytu, czyli jest to taki negatywny scenariusz, że nie ma kontynuacji, tylko jest wejście poniżej tego szczytu, ale zbliżamy się też do tego układu, gdzie jeżeli mamy jeszcze szanse na wzrosty, a uważam, że są na tym, no to tu są właśnie te rejony. Teraz patrząc na wykres dzienny, widzimy wyraźnie, że po tej konsolidacji w formie trójkąta utworzył nam się ruch spadkowy. No i tutaj jest szansa na to, że od tego końca mamy pierwszą, drugą, trzecia, czwarta i tutaj gdzieś zejście, które może nawet nas nie doprowadzić do tej strefy na 1800, tylko właśnie zakończyć się na overbalansie. Jest to po prostu wskazanie na to, że złoto znajduje się w tej chwili w miejscu, w którym, jeżeli ktoś przymierzał się do kupna, to właśnie to jest to odpowiednie miejsce. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy plus.